Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i tak się zdarzyło także i dzisiaj słuchaczy Radia Maryja. Witamy Państwa i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat dzisiaj zapowiadany. Polska samorządowa szansą na dalszy rozwój Polski w całości. Myślimy o Polsce, naszej ojczyźnie. Bardzo gorąco witamy naszych gości. I ten temat jest dobry, bo po tych dniach, kiedy mieliśmy tematy związane z sytuacją na przykład w Europie, w świecie, dzisiaj chcemy się skupić na naszej ojczyźnie. Bardzo serdecznie witam Państwa, naszych gości, pani Lucyna Sokołowska, członek zarządu powiatu rzeszowskiego. Witamy, szczęść Boże. Dzień Boże. Pan senator Zdzisław Pupa, przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska. Szczęść Boże. Pan Józef Jodłowski, starosta powiatu rzeszowskiego. Witamy. Szczęść Boże. Oraz pan senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Witamy. Szczęść Boże. I oczywiście kojarzymy Pana też z NSZZ Solidarność Rolników. Więc to jest taka, można powiedzieć, funkcja podwójna, bo tu urząd państwowy, prawda, parlamentarny i także ten niejako społeczny, bo Solidarność jest... No tak, tylko muszę dodać, że teraz jestem zastępcą przewodniczącej, bo po wyborach już przewodniczącą jest pani Teresa Hałas, poseł. Bardzo pozdrawiamy serdecznie. Ale nie jest pan też w tym nurcie bardzo... Tak, pomagam mocno, bo będąc zastępcą pani, muszę wspierać mocno, żeby ten związek dalej działał, jak działał do tej pory, jeszcze bardziej mocniej dla wsi. Skutecznie. Drodzy Państwo, Polska samorządowa. Mówimy, właściwie jeszcze jest czas do wyboru, ponad rok, jesień przyszłego roku, więc byłoby też może nie za bardzo aktualną rzeczą mówić o wyborach, żeby się przygotować i tak dalej, ale... Myślę, że ten temat również nas będzie chciał wprowadzić, jak ważną sprawą jest tutaj dbanie o to, żeby ta samorządność, ta Polska samorządowa była żywa, była w punkcie też zainteresowania wyborców cały czas. Nie tylko jak są wybory miesiąc przed, to my się przypominamy, mówimy, jak to bardzo ważne, ale też i w trakcie każdego roku jest szansa, żeby coś podpowiedzieć, przypomnieć, podsumować, podzielić się. Może się zwrócę do pana tutaj, naszego starosty powiatu rzeszowskiego, bo pamiętamy pana z czasu przedwyborczego, kiedy były konkretne plany, kiedy pan się nawet dzielił swoimi zamierzeniami, tym, co się już udało zrobić, co jeszcze w przyszłej kadencji. Więc może w tym momencie, panie starosto, jak pan ocenia ten czas, który się już dokonał, czas, który jest za nami, co się udało, co się zmieniło dobrego, na przykład w Polsce samorządowej, na przykładzie powiatu rzeszowskiego. No, chodzi nam nawet o przekazanie władzy, prawda? Skończyła się PO, zaczęły się władze prawicy Rzeczypospolitej. Jak to wpłynęło na zarząd powiatu, na powiat? Na pewno należy podkreślić jedną rzecz, że z reform, które były przeprowadzone w okresie przemian, to najbardziej udaną reformą to była reforma samorządowa. Mimo że ten drugi etap reformy, czyli tworzenie powiatów, był takim troszeczkę trudniejszym, gdyż w momencie tworzenia powiatów niedoinwestowanie nałożonych zadań było w granicach 70%, co utrudniło jakąś działalność samorządów powiatowych. Ale wracając do pytania ojca, na pewno dużo się udało zrobić. Powiat rzeszowski jest takim aktywnym powiatem. Jest to powiat największy na Podkarpaciu. Powiat, który zawsze podejmuje się zadań bezpośrednio dotyczących społeczności powiatu, czyli tej małej ojczyzny powiatu rzeszowskiego. W tej chwili przekazujemy, już sprzedajemy tereny, któreśmy przygotowali dla inwestorów. Jako jedyny powiat w Polsce w takim szerokim zakresie uzbroiliśmy ponad 80 hektarów terenów, które w tej chwili staramy się przekazywać przedsiębiorcom. Mając świadomość, że najważniejszym takim problemem i zadaniem na Podkarpaciu, w powiecie rzeszowskim, ale także w kraju, w Polsce, jest problem tworzenia miejsc pracy. Próba tworzenia miejsc pracy, które będą zatrzymywały naszą młodzież, wykształconych młodych ludzi, ażeby oni znajdowali swoją szansę właśnie u nas, nie wyjeżdżali za granicę. Albo do Warszawy. Prawda? Albo do Warszawy. Należy też podkreślić, że staramy się jako samorząd też podejmować takie inicjatywy prorozwojowe. Jesteśmy przykładem w postaci wybudowania dwóch mostów na terenie powiatu rzeszowskiego. Jeden jest wybudowany częściowo z materiałów tworzyw sztucznych, drugi jest cały z tworzyw sztucznych, co jest ewenement w skali kraju, ale także i Europy, dlatego że ten drugi most to jest taki pierwszy most na terenie Europy. Staramy się korzystać z doświadczeń naszej uczelni, instytutów, a także współpracować z tymi środowiskami naukowymi, ażeby te rzeczy, które są jakimś takim efektem pracy tych środowisk, wykorzystywać i
starać się przekładać bezpośrednio na funkcjonowanie mieszkańców. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa znajdzie uznanie, dlatego że są to mosty, które w użytkowaniu są dużo tańsze. Eksploatacja tych mostów nie wymaga nakładów i bardzo ich żywotność jest dużo większa niż budowane metodą tradycyjną. No właśnie, dobrze, że są mosty, ale jeszcze lepiej, żeby były mosty i byli ludzie, którzy będą widzieli sens się po nich poruszać, prawda? To są takie pozytywne owoce pracy, a są jakieś mankamenty, do których się można przyznać delikatnie, jakieś bolączki. Co jeszcze? Tutaj pani Lucyna jest członkiem Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Ja zapytam, jak wygląda na przykład współpraca między samorządami. Czy ta współpraca jest, no ona jest, ale na ile jest ona wykorzystywana, na ile owocna? No wygląda to różnie. W większości ta współpraca wygląda bardzo pozytywnie. Niemniej jednak są pewnie samorządy, które realizując swoje cele gdzieś tam nie bardzo wpisują się w cele i powiatu, i gminy, bo tutaj wspomnę, że istnieje wiele zadań, które są na pograniczu i gminy, samorządu gminnego i samorządu powiatowego. I tutaj, jeżeli jest ta świadomość, że należy współpracować, to jest tylko dla dobra mieszkańców, bo tutaj negatywnego wydźwięku być nie może. Jeżeli jest ta chęć współpracy, wpisuje się w te wzajemne cele, to jest bardzo, bardzo pozytywne takie zjawisko. Zatem tutaj wszyscy działamy na rzecz, nie powiem wyborców, ale mieszkańców, bo mieszkańcy samorządu gminnego są jednocześnie mieszkańcami powiatu. W związku z tym, realizując określone zadania, mówię tylko i wyłącznie z korzyścią dla mieszkańców. Tutaj właściwie skończył się chyba czas takich samotników. Samorząd gminny, czyli ten samorząd tego szczebla podstawowego, właściwie nie może być wyalienowany, nie może że z założenia nie jest samowystarczalny. W związku z tym, chcąc nie chcąc, musi współpracować z samorządem powiatowym, tym bardziej, że powiat realizuje zadania, właściwie spektrum tych zadań jest bardzo, bardzo obszerne i są to zadania, które różnią się od tych zadań, które ma samorząd gminny. Mamy pewne dane populacyjne, prawda, liczbę dzieci, a mamy sytuację szkolnictwo, potem szpitale, to są dwa takie newralgiczne punkty, prawda, służba zdrowia i edukacja. Teraz ta reforma edukacji również jakąś tam będzie takim sztuką trochę akrobatyczną, żeby to wszystko wyważyć, żeby nie stracić nauczycieli, miejsc pracy, a z drugiej strony pomóc dzieciom. Bo powiem tak troszeczkę dyplomatycznie, ale ostatnie dane, jakieś dochodzą do nas głosy, szczególnie po tamtych rządach koalicyjnych PO-PSL, że podkarpackie to takie trochę mafijne województwo. Widać, że pewne, oczywiście państwo nie muszą mówić o nazwiskach czy o jakichś tam, ale są sytuacje, słyszy się o osobach, które mają jakiś niesamowity wpływ na to, co się dzieje, chociaż już nie mają władzy. Mówiło się, że powinni mieć za nimi być jakieś środki, prawda, i tak dalej, ścigania, a tu wszystko na razie, chyba że ja nie wiem wszystkiego, my nie wiemy wszystkiego, co robią służby, które tym się zajmują, ale coś takiego jest, taki odium na to, takie dobre województwo rolnicze, takie pozytywne, prawda, wpłynęło. Coś tu nie zagrało, tak mówiąc ogólnie. Czy coś państwu na ten temat? Czy na razie spuszczamy zasłonę milczenia? Pan senator. Jeżeli mogę kilka słów na ten temat powiedzieć, to muszę się pochwalić Podkarpaciem, bo na Podkarpacie taki piękny region, gdzie kobiety, mężczyźni najdłużej żyją w kraju, najniższa zachorowalność na nowotwory. W sumie to, o czym mówimy, czyli o roli samorządów i o roli rządu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju kraju, to mamy najniższe PKB na głowę mieszkańca. A jak sobie dajecie radę? Ale sobie dajemy radę. Ale robaczek jakiś gdzieś tam nadgryza to piękne jabłko. Oczywiście, tam gdzie są również pozytywne rzeczy, mogą się dziać rzeczy mniej sympatyczne, czy mniej eleganckie. I takie rzeczy się zdarzają nie tylko na Podkarpacie, ale myślę, że w innych rejonach kraju też, tylko że nie zostały tak nagłośnione, czy tak spektakularne jak na Podkarpaciu.
No bo to były nazwiska z pierwszych stron gazet. No. Dlatego o tym się często mówi, pokazuje się Podkarpacie z jednej strony jako ten basen prawicy, jako ten region, który jest dostarczycielem, nie tyle, może tak powiedzieć, nieraz się tak mówi złośliwie, głosów dla prawej strony, ale jest to region, który też wymaga określonych środków, określonych inwestycji, określonych potrzeb, ma określone potrzeby, które należałoby realizować po to, aby ten region się rozwijał. A nie ukrywajmy to, prawdą to jest, pytanie retoryczne, że jednak było tak, że przez te 8 lat ten region był jakoś tak opuszczony przez to, że właśnie głosowano tak, jak głosowano. Czyli ta Polska A, Polska B, ten podział się pogłębiał właśnie w tym klimacie powyborczym, że tam, gdzie głosowano na Platformę, tam były lepsze dotacje, lepsze pieniądze, lepsze systemy były popierane, a tam Podkarpacie, Małopolska, nawet słyszałem, że pewne rzeczy były wstrzymane, a potem już nie podjęte, bo czas minął i trzeba było się wycofać. Pan senator Kruścikowski, co na to? Ja myślę, że dużo w tym racji jest, bo ja już trochę jestem tych kadencji w tym Senacie i mogę powiedzieć... A był pan już samorządowcem. Byłem jeszcze samorządowcem, czyli moje doświadczenie to jest 27-letnie, dwie kadencje w samorządzie i przewodniczący Rady Gminy Zamość, jak i również między jedną kadencją czwartą a szóstą Senatu byłem członkiem zarządu i radnym sejmiku, także doświadczenia samorządowe mam dość bogate. W dwóch kadencjach byłem członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji, czyli zajmowaliśmy się tworzeniem reformy. Jeszcze czwarty kolega Zdzisiu był wtedy posłem, jeszcze jak pamiętamy, w AWS-ie. Zajmowaliśmy się tą reformą i taka opinia nasza dzisiaj jest troszeczkę do zweryfikowania. Co prawda miałem trochę odmienne zdanie wtedy na tworzenie samorządów niż koledzy z AWS-u. Ja wtedy byłem z Ruchu Odboju Polski i mówiliśmy z Janem Olszewskim, że robimy trochę bałagan w ramach reformy, czy trzyszczeblowy, czy dwuszczeblowy. No ale pamiętam słynny wyjazd do Francji, gdzie byliśmy na studyjnym wyjeździe, gdzie pokazywano nam francuski model. I wtedy pokazano wyraźnie, jak francuski model funkcjonuje. Nie budować nadmiernej administracji. Czyli gdybyśmy zostawili w Polsce powiaty, nazywając je na byłych województwach, czyli tych 49, i taki powiat, który miał zadania i kompetencje, szkoły, drogi, te podstawowe rzeczy, on by sobie spokojnie radził. Administracja, którą wchodziliśmy do Unii Europejskiej, departamenty francuskie posiadały agencje, wszystkie rzeczy w tych powiatach, czyli w tych departamentach. Gdybyśmy ten model wyćwiczyli, to co Olszewski mówił, to co myśmy czyli powtarzali. Czyli co Podkarpacie byłoby Krosno, Rzeszów? Były te województwa. Przemyśl. I te powiaty czy miałyby powiaty dużą rangę, a nie zginęłyby województwa dawne. Myśmy stracili bardzo dużo na rozwoju regionalnym przez utratę tych województw. A gdybyśmy te departamenty zamienili, jakby mówiąc francuskim modelem, na te duże powiaty, dzisiaj byśmy byli silniejsi gospodarczo i rozwijali. To był błąd zrobiony przez AWS, a szczególnie przez Unię Wolności i SLD, które tak parło wtedy z Unią Wolności. To dzisiaj nie ma odważnych. Ja mam odwagę, bo mówiłem wtedy, mam odwagę dzisiaj mówić, że powinny być silne powiaty, które zarządzają i nie budowania nadmiar administracji. Co z tego, że mamy trzy gminy, które stanowią, czy cztery gminy, które stanowią powiat. Co to jest za powiat? Mój powiat akurat ma 15 gmin, bo to jest zamoński, duży powiat. Siłę, ale tak. Inne, takie powiaciki po trzy, po cztery i strajki, które były, my chcemy powiat, to po prostu stworzono administrację. Ja nazywam to zamiana urzędów rejonowych, bo wtedy były urzędy rejonowe na powiatowe. To była zła reforma, uważam, i będę powtarzał, że ją trzeba zmienić. Tylko odważnych brakuje, żeby powiedzieć dzisiaj. A ja mam tę odwagę, bo miałem wtedy, będę mówił, że trzeba reformować samorządy powiatowe. Takie głosy płyną z Warszawy, że idziemy ku pewnej centralizacji władzy. I w ten sposób, jeżeli będziemy traktować, że administracja samorządowa, bo model francuski powtórzę, jeżeli oni nie radzili sobie, to są departamenty. Nie radzili sobie, jest tak, gmina, czyli podstawowa jednostka, potem jest departament i region. A region, jest region. My mamy akurat urzędy marszałkowskie, wojewódzkie, sejmiki tutaj. I gdybyśmy tworzyli to, co robią dystrykty we Francji, czyli związki gmin, związki ze sobą współpracujące, czyli to, co mówiliśmy wcześniej, więcej zadań dla samorządów, nie ograniczać władzy samorządowej, tej podstawowej jednostki gminnej, a dać zadania dużym powiatom, które będą decydowały o tych strategicznych rzeczach.
Czyli tak, tak, bo teraz to jest mamy starosty i starostkę. Proszę zobaczyć, w Zamościu jest urząd starosty, który jest tylko wiejski, a w Zamościu jest urząd drugi, powiatowy, z miastem połączony. I ten powiat jest biedny, dlatego że miasto ma więcej zadań, pieniędzy, na korzyść oczywiście biednego, na niekorzyść biednego samorządu. Ale w tym momencie... Więc pokazuje zarządzanie środkami, równomierność działania. Ja jestem tutaj jasny, tego się nie obawiam, mogę dzisiaj to samo mówić, co mówiłem wiele lat temu i uważam, że te rzeczy. Tylko na razie politycznej nie ma zgody, widzę. Nikt nie chce się odważyć, ale ja będę to mówił, bo uważam, politycznej że PiSu. Nawet i w PiSie jeszcze dzisiaj nie ma takiej odważnej decyzji, żeby podjąć. Ale ja uważam, że należało to robić i zwiększyć. Natomiast więcej kompetencji dla samorządów gminnych. To gminy najlepiej wiedzą, jak zarządzać środkami, jak funkcjonować. I to była pierwsza jedna. Ja byłem w 1990 roku wybierany samorządowiec. Wtedy, mając 27 lat temu, mieliśmy energię, chęć działania. To był samorząd prawdziwy, który budowaliśmy. Później przez te wiele lat ten samorząd został okrojony, albo narzucone kompetencje, pozbawiane środków finansowych, albo znowu różnych zadań do życia. My to mówiliśmy, powtarzamy. Każda władza, która przychodzi, mu obiecuje, a potem jak coś do czego przychodzi, nie ma odwagi politycznej podjąć radykalnych działań w kierunku umocnienia samorządu. I ja podam przykład. Proszę bardzo, umocnienie samorządu polegało na tym, że zabrano nam doradztwo rolnicze, które powinno być pod zarządzaniem państwa, do samorządów, żeby im dając kompetencje. Zniszczono doradztwo rolnicze. My dzisiaj odebraliśmy tutaj, można powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość, żeby wróciły do państwowego doradztwa. Chcemy wzmocnić doradztwo, bo to jest mechanizm, który funkcjonuje rozwoju gospodarczego rolnictwa i odpowiedzialności polityki Unii Europejskiej. Pan jest tutaj głosem przyszłości. A teraz skupiamy się na tym, co mamy, bo jeżeli nie będzie tej zmiany, no to cóż, będzie tylko mówienie teoretyczne. Natomiast tutaj są państwo zaangażowani bezpośrednio. Jest powiat rzeszowski, duży powiat. No, pan senator też z tej ziemi pochodzi, więc może powiedzieć, co pomaga, że tak powiem, tej samorządowości, że ona się jest mocna, a co przeszkadza. Pomaga co? Na przykład dopływ środków, jasny, na cele konkretne, opisane, zgodne na przykład z potrzebami, bo każda gmina wie, czy potrzebuje samochód straży pożarnej, czy potrzebuje, nie wiem, karetkę pogotowia, prawda, szpital powiatowy. Trudno, żeby na przykład w Warszawie minister o tym decydował, więc na pewno mądre środki przekazywane. Co jeszcze? Decentralizacja? Kreatywność zarządzających, to jest bardzo ważny aspekt. A jakaś tam grupa, powiedzmy, ludzi, no, którzy czują to, liderzy, prawda? Mówiliśmy o liderach. Właśnie to mam na uwadze. Problem polega na tym też, że powiaty mają... nie mają dochodów takich, które by praktycznie w jakiś sposób przyczyniały się do tego, żeby ta kreatywność była przenoszona później na konkretne działania. Ale mają te środki dzielone. W większości te środki są, te pieniądze są znaczone, które dostajecie w starostwie, bo czy na infrastrukturę, czy na praktycznie zadania zlecone przez administrację, przecież prowadzicie geodezję i inne sprawy związane, które przekazują państwo do realizacji. I myślę, że gdyby była sytuacja podobna, że na przykład starostwa powiatowe otrzymują pieniądze, tak jak gminy, z różnego rodzaju działalności, to wtedy szansa by była na to, że również ta kreatywność i te możliwości inwestowania i rozwoju powiatu byłyby pewno większe. No dobrze, ale teraz jako największy powiat rzeszowski jest prezydent Rzeszowa. I teraz o czym wy rozmawiacie? Czy jest coś takie wspólne pole? Więc wracając do pytania ojca wcześniej na temat współpracy. Powiat rzeszowski jest przykładem takiej dobrej współpracy. Jest to największy powiat na Podkarpaciu, w granicach 170 tysięcy mieszkańców. Mówię w granicach, dlatego że ta ilość się zawsze zmienia. Są tereny przyłączane do miasta, przepływ mieszkańców i posiada 14 samorządów gminnych. I nigdy jako zarząd powiatu nie staraliśmy się identyfikować samorządów politycznie. No bo niestety prawda jest taka, że osoby rządzące mają jakieś tam upodobania, ukierunkowania polityczne. Tylko zawsze patrzyliśmy na potrzeby mieszkańców. I to się w powiecie rzeszowskim doskonale udaje. Dzisiaj możemy powiedzieć, że staraliśmy się równomiernie patrzeć na potrzeby mieszkańców i te środki, które były w dyspozycji powiatu, łączyliśmy umiejętnie ze środkami pozyskiwanymi z zewnątrz, ale także ze środkami samorządów gminnych. A żeby te zadania podejmować w jak najszerszym takim zakresie i żeby te zadania przynosiły, polepszały codzienne warunki życia mieszkańców, bo tak jak tu koleżanka powiedziała, to są mieszkańcy gminy, ale mieszkańcy także powiatu. Wracając do problemów powiatów.
Na pewno trzeba podkreślić jedną rzecz, że powiaty mają ustawowo nałożone bardzo ważne problemy, jeśli chodzi o społeczność. Po pierwsze, to jest podstawowa opieka zdrowotna. Dzisiaj wszyscy wiemy, że jest to zakres, który stwarza największe problemy w naszym kraju. Następne, powiatowe urzędy pracy. Zawsze powtarzało się, że powiatowe urzędy pracy starają się po prostu i w mniejszym zakresie jakoś zapobiegają bezrobociu. Ale nikt tego nie powtarzał, że powiatowe urzędy pracy nie są w stanie stworzyć miejsc pracy. One mogą się włączać w działania, ale takie szersze działania to należą do agend rządowych, do ustaw, do tworzenia przepisów, które by umożliwiały, ażeby te miejsca pracy powstawały, żeby tworzyć po prostu tereny, które będą przygotowane, doinwestowane i które będą na jakichś takich dogodnych warunkach przekazywane przedsiębiorcom, czy naszym, czy zagranicznym, ażeby na tych terenach właśnie te miejsca pracy powstawały. A ta współpraca, co pan starosta mówi, to chodzi między tymi gminami? Między powiatem i samorządami gminnymi. Tak, a nie między powiatami jako takimi jeszcze... Staramy się też, jeśli chodzi o formację powiatową, staramy się też naprawdę współpracować. Z tym, że tutaj już pewne problemy, pewne zadania, one się nie powielają. To już jest specyfika niektórych powiatów ze względu na ukształtowanie, umiejscowienie, uwarunkowania historyczne, te wszystkie rzeczy, które po prostu... Tutaj chodzi o taką zasadę pomocniczości, nie? Jeżeli dobrze pamiętam, że jest taki moment, że ten silniejszy pomaga słabszemu, żeby ten słabszy mógł się, że powiem, to co obiecał, to co zaplanował. Nie? Nie ma takiej możliwości, dlatego że ustawa wprost zabrania, jeśli by chodziło po prostu łączenie wspólnych działań powiatowych takich. Dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo trudno jest znaleźć wspólne takie działania, wspólne problemy, które znalazłem, przepraszam, bo nie jestem taki mądry, ale zadania samorządu terytorialnego koniecznie trzeba jednak podkreślić, iż w samorządzie działa bardzo jasna zasada pomocniczości, czyli subsydiarności, zgodnie z którą jednostka wyższego rzędu wkracza daną w sferę działań, wówczas jednostka niższego rzędu nie jest w stanie skutecznie ich przeprowadzić. Czyli taka sytuacja nie zaistniała nigdy? Na pewno w tej chwili mamy taki problem, dlatego że no nie jest tajemnicą, że nowa perspektywa finansowa wykluczyła prawie całkowicie powiaty z uczestniczenia w aplikowaniu o środki nowe. I to jest też, sądzę, że zaniedbanie naszych elit, które w jakiś sposób procedowały po prostu te założenia do tej nowej perspektywy teraz finansowej, tej obecnej. Dlatego my jako formacja powiatowa staramy się cały czas o tym mówić, przypominać, ażeby jeśli będzie taka możliwość, powiedzmy po 2-3 latach i możemy wrócić do procedowania, żeby pewne środki przesunąć w kierunku zadań prowadzonych przez powiaty. Bo bez środków zewnętrznych, to co wcześniej żeśmy tu powiedzieli, powiaty mają subwencje i dotacje i powiedzmy 15% dochodu. I przykład powiatu rzeszowskiego, to co ojciec przed chwilą zapytał, czy to się nie odbiło te 8 lat na samorządach, które były prowadzone przez, powiedzmy, środowiska prawicowe, środowiska, które dbały o historię, o te najważniejsze rzeczy. Odbiło się i tego przykładem jest powiat rzeszowski, dlatego że na 360 kilka powiatów w Polsce, my jako powiat jesteśmy na 320, 319, 320 którymś tam miejscu przyznawaniu środków na przeciętnego mieszkańca. Jeśli porównamy, że te powiaty z pierwszych miejsc mają 2 razy tyle tych środków na przeciętnego mieszkańca niż my, no to to pokazuje skalę możliwości realizowania zadań. Dlatego, że to jest taka najbardziej adekwatna wykładna, najbardziej adekwatny wskaźnik możliwości finansowych powiatów. Ale jeszcze to dla naszych słuchaczy jest ciekawe, co państwo mówili, że na poziomie samorządu nie jest w sumie ważna przynależność polityczna, tylko czy ten człowiek jest skuteczny, czy jest rzeczowy, czy jest liderem, czy jest kompetentny. No ale nie jest rzeczą obojętną chyba, że rządzi teraz prawica u góry, prawda, w Warszawie, prawica zjednoczona, prawda, PiS i tak dalej. Natomiast większość samorządów jest w rękach PSL-u. Czy to jest tak bez znaczenia, czy to jest, że to są takie dwa światy. Tam ten, prawda, no, który mamy po wyborach parlamentarnych, a na dole wszystko idzie w swoim rytmie. Na pewno. Na pewno, ja tak odpowiem, na pewno ma to znaczenie, gdyż podejście poprzedniego rządu było inne do rozwoju kraju. Tam mówiło się o rozwoju tak zwanym polaryzacyjno-dyfuzyjnym, gdzie szukało się mocnych ośrodków, które miały rzekomo starać się zagospodarować i wciągać się do rozwoju ośrodki słabsze. Na tym polegał program i plan Platformy Obywatelskiej z PSL-em. Natomiast PiS mówi cały czas o zrównoważonym rozwoju, czyli praktycznie chodzi o to, aby do
ośrodków mniejszych, do mniejszych części naszego kraju i biedniejszych docierały środki znaczące po to, aby te miejsca naszego kraju rozwijały się również proporcjonalnie do tych, które są już w jakiś sposób w miarę rozwinięte. I dlatego to podejście jest zupełnie inne. Pan starosta patrzy tak i teraz i mówi tak, dajcie mi zrealizować tą moją małą ojczyznę, ja pokieruję, trzeba, a potem będziemy budować ojcze, trzeba zrozumieć starostę, trzeba zrozumieć samorządowców, wójtów, burmistrzów, prezydentów, gdyż każdy, można powiedzieć, gospodarz stara się u siebie zrobić jak najwięcej. No właśnie. I tutaj ja rozumiem pana starostę, że on będzie i narzekał i mówił o problemach tego po to tylko, żeby chciał jeszcze więcej zrobić u siebie. I dlatego każda ręka, każda grabie do siebie. Dlatego jest to zrozumiała postawa pana starosty, że stara się te tematy podejmować. To jest przykład, bo taki powiedzmy, rozwinięta jest strefa Dworzysko. Tutaj o tym jeszcze nie mówi w Rzeszowie, gdzie przyciąga mnóstwo inwestorów na swój teren. I myślę, że tutaj gminy będą również zadowolone z tego tytułu, że podatki będą płacone również na... A tu właśnie głos zarządu teraz będzie za chwileczkę. No, pierwsza rzecz, wrzucę jeszcze do tego pierwotnego stwierdzenia, że to, co realizuje powiat, to realizuje dla swoich mieszkańców. I to jest sprawa dla nas taka zasadnicza, priorytetowa. I uważam, że samorządy gminne, które funkcjonują w naszym powiecie, naprawdę nie mają powodów do tego, żeby narzekać. Uważamy, że ten włodarz gminy, który ma tego świadomość, który to rozumie, to tylko może z tego korzystać. Ja tylko dodam, że właściwie te inwestycje, które realizował powiat, to były inwestycje, które angażowały środki zewnętrzne, bo my nie mamy takich dochodów własnych, które moglibyśmy na takie cele... Bardzo małe. Moglibyśmy jakby zaspokoić potrzeby takie szerokie, jeżeli chodzi o powiat. W związku z tym, jeżeli, tak jak powiedziałam, wójt czy burmistrz rozumie, że jeżeli on da trochę, powiat dołoży trochę, to można coś wspólnie dobrego zrobić i z czego będą zadowoleni mieszkańcy. I na tym to polega i powinno polegać. Tak, tylko że nie było tak, panie senatorze, że na przykład burmistrz albo tam modli się, panie Boże, daj mi jak najwięcej prywatnych przedsiębiorców, a jak najmniej rolników, prawda, bo mój powiat wtedy... Ale to nie wyłącza go z tego, żeby myśleć, żeby być kreatywnym i tak dalej. Ja tutaj tylko do pana senatora się odniosę, bo panie senatorze, właśnie chociażby z tego względu, że mamy tak mało tych środków, to tym bardziej ta kreatywność jest większa niż w przypadku innych powiatów, innych jednostek. Ja podam tylko taki przykład, że my jako samorządowcy, starostowie staramy się patrzeć także na te środki, które nie są wydawane przez nas, ale dotyczą naszego terenu. Przykładem była budowa autostrad, powiedzmy te kilka lat temu, naście lat temu. Już powinno być jako, dawno temu. Jako jedyny samorządowiec jednoznacznie mówiłem, że te założenia, które zostały przygotowane do budowy autostrad, nie spełniają i po prostu jednoznacznie pokazują, że te autostrady nie zostaną wybudowane. I bardzo wątpliwa dla mnie była satysfakcja, że po kilku latach okazało się, że nie wybudowano. Zniszczono bardzo dużo terenu, dlatego że wokół autostrady powstały krajobrazy księżycowe, czyli po prostu nieprawna eksploatacja surowca, który został budowany w autostrady. A dzisiaj są oczekiwania, żeby jako samorząd powiatowy, żebyśmy budowali i skomunikowali te węzły i niektóre miejsca infrastruktury, jeśli chodzi o autostrady, drogi szybkiego ruchu, z drogami lokalnymi. Dlatego, że niektóre autostrady i te ciągi drogowe są tak zwaną safari dzisiaj. Czyli jedziemy po prostu, jak chcąc zjechać, mamy duże problemy, żeby dotrzeć do ośrodków po prostu mniejszych, większych miast, a żeby z tego mogli także korzystać mieszkańcy. I ten obowiązek jest w tej chwili przełożony właśnie na samorządy. Na samorządy podstawowe, między innymi na powiat rzeszowski. Tylko mówiłem, panie senatorze, że tutaj trzeba zobaczyć, przepraszam, tak mówię, ale bo są i prywatni przedsiębiorcy, i ci, którzy nic nie produkują, no i też rolnicy, którzy... Znaczy, rolnictwo się zmienia bardzo mocno w tej chwili i może nawet nie zauważamy tego, ale rzeczywistość jest taka, że my patrzymy na rolnictwo dzisiaj i mieszkańców wsi. Dlatego, że coraz więcej dzisiaj jest tak zwanych mieszkańców wsi.
zajmujących się czysto rolnictwem jest rolników coraz mniej. Tylko są, mieszkają na wsi, dojeżdżają. I dzisiaj rola samorządu bardziej jest w kierunku, jak pomóc mieszkańcom wsi, którzy dzisiaj mieszkają na wsi i którzy szukają miejsc pracy, jak tu powiedział, że jest duże bezrobocie w niektórych regionach, gdzie nie mają gdzie, albo wyjeżdżają i pozbawiają. Mamy problem następny, wynikający z jak demografia się kształtuje. Widzimy wyraźnie, że niektóre wsie wymierają całkowicie i w związku z tym zostaje kilku, kilkunastu albo kilkudziesięciu, w zależności gdzie, aktywnych rolników, a pozostali, Podkarpacie też jest dowodem, ile Lubelszczyzna jest, ile ludzi wyjeżdża. I to, co się dzieje w tej chwili, że na wsi rodzi się troje, pięcioro, a nieraz dziesięcioro, to już jest dobrze dzieci, a było 15, 20, 20 parę, czyli patrzymy na to, jak demografia się kształtuje. Patrzymy w tym momencie, dla kogo tworzymy infrastrukturę, którą nową budujemy, bo przecież budowanie infrastruktury, wybudowaliśmy my w tamtych latach wiele szkół, które dzisiaj jest problematyczną rzeczą. Co z nimi robić? Co z nimi robić? Więc trzeba patrzeć kompleksowo. Nie można fragmentarycznie widzieć tego. Trzeba patrzeć kompleksowo, jaka wieś ma być za lat 5, 10, 15, jaka ma być wieś, czy to będzie typowo rolnicza, czy będzie wieś, która dzisiaj pod miastami, jest to osadnicza, bo coraz więcej się buduje mieszkańców na wsi, którzy jeżdżą do pracy, którzy korzystają, chcą mieć czyste powietrze i tak dalej. Więc zmienia się zupełnie polityka samorządu dzisiaj. Trzeba to widzieć inaczej. Myśmy 20 parę lat temu zupełnie inaczej budowali, widzieli. I dzisiaj jest czas na młodych ludzi. Dzisiaj jest czas na tych nowych liderów, którzy chcą się angażować. A coraz mniej jest społeczników. Tak jest. Bo jest uzależnianie od władzy samorządowej społeczników, że macie się zajmować koła gospodyń, to tylko koła gospodyń macie zajmować. Strażacy mają się strażakami, a radni to tylko radni i brakuje nam inicjatyw, które były wcześniej w latach 90. Jak ktoś się coś rusza, to jest podejrzany, że coś... Tak, bo już szkodzi. A po drugie zrobiono bardzo niebezpieczny moment, czyli pozbawiono inicjatywy współdziałania z mieszkańców tym. Zrobiło się społeczeństwo roszczeniowe, bo władza samorządowa ma wszystko wykonać. Bo nam obrzydzili to pojęcie. I dzisiaj ja mogę powiedzieć z doświadczenia wcześniejszego. To my robiliśmy różne komitety, to my wiele inwestycji robiliśmy. Gazociągi, my, telefony, mieszkańcy z Solidarnością łącznie na czele. Budowaliśmy, robiliśmy. Potem pozbawiono nas uczestnictwa w tym wszystkim, bo samorząd na wszystko bierze odpowiedzialność. Przestało być budowanie dróg wspólne. Dzisiaj wszystko samorząd robi. Ludzie się stali roszczeniowi. Ale pan starosta musi teraz pięścią chyba uderzyć z tyłu, powiedzieć, pan nie może też tak z głowy spuścić i do 2030 roku mówią, żeby się wyludni moja tam gmina, więc nic nie budujemy, prawda? Tylko siedzimy gdzieś, nie wiem, w lesie i czekamy, aż się ta gmina wyludni, bo jednak jakaś działalność musi być nawet i po to, żeby się nie wyludniła, żeby jednak przyciągnąć. Na pewno tak. Tu chciałbym zwrócić jedną uwagę, że trzeba zawsze popatrzeć na specyfikę samorządu, powiatu, województwa, bo one są niepowtarzalne. Ja zawsze powtarzam parlamentarzystom, że przy procedowaniu ustaw trzeba zwracać uwagę, że co innego jest zachód Polski, środek Polski, wschód Polski, północ Polski, a co innego jest południe Polski. I morze, prawda? Jeśli my procedujemy ustawę, na przykład specustawę dotyczącą budowy dróg, jeśli ona nie będzie miała odniesienia do Podkarpacia, to my później mamy ogromne problemy, dlatego że my wchodzimy na terenie, powiedzmy, północnej Polski na obszar do budowy drogi i na kilometrze mamy dwie działki, a na Podkarpaciu mamy 1000. I teraz proszę zestawić te problemy. Jeśli chodzi o ustawa regulująca zasady budowy chodników przy drogach, na przykład samorządowych. Jaki jest problem, prawda, żeby ją poszerzyć, czy wybudować? W tej chwili to są problemy numer jeden, jeśli chodzi o powiat rzeszowski. Staram się przekonywać mieszkańców, że te drogi buduję nie dla powiatu, nie dla samorządu, tylko dla mieszkańców. Dlatego, że wywłaszczenie przy remoncie budowy drogi, powiedzmy kilka kilometrów, kilkuset właścicieli działek jest niemożliwe. Jeśli chodzi o odszkodowania i zapłatę odszkodowań, takie jakby były oczekiwane wysokości kwot, są niemożliwe, dlatego że to są kwoty astronomiczne. My jako samorząd nie mamy pieniędzy na drogi, musimy ściągać zewnętrzne i łączyć, a co dopiero mówiąc o płacić za odszkodowania.
ale chciałbym podkreślić, że przy tej współpracy z samorządami podstawowymi, ze środowiskami nie tylko samorządowymi, ale także strażackimi kołami gospodyń wiejskich, z tymi liderami takimi lokalnymi, przekonujemy tą społeczność i to się udaje na razie. Właśnie, że... Ale pytanie, czy niektóre samorządy nie są tak jak te karpie, które wołają, żeby przyspieszyć Boże Narodzenie? Czy właśnie działalność samorządów, ta zła, nie jest tym takim poparciem tego pędu ku centralizacji? Czy nie jest to prośba, żeby jednak na nowo scentralizować od Warszawy po miasteczka właśnie władzę? Na pewno samorząd jest zaprzeczeniem tego. Jest, ale czy właśnie to, że tak to ślamazarnie idzie, nie jest właśnie powrót do idei, jednak niech będzie silna ręka, pismo, no to niestety to jest lata partii Zjednoczonej, no ale... To zależy chyba od samorządu, bo jeżeli samorząd dobrze się wywiązuje ze swoich obowiązków, ze swoich zadań, to myślę, że tak nie myśli. Ja tutaj jeszcze się odniosę do wypowiedzi pana senatora. Trudno się też dziwić społeczeństwu, że jest troszeczkę roszczeniowe, skoro w wyborach bezpośrednich wybiera jakiegoś włodarza, wybiera radnych, to... bierze pod uwagę to, jakie są te programy wyborcze, co ci ludzie obiecują, to trudno się dziwić, że jak ktoś czeka na spotkanie z wójtem czy z burmistrzem 2 miesiące, czeka na jakąś decyzję pół roku, rok czy 2 lata, żeby on nie był roszczeniowy. On ma prawo do tego, żeby rościć sobie tutaj to prawo, żeby być normalnie potraktowanym. W związku z tym ja tutaj akurat nie odbieram tego jako takie roszczeniowe podejście do władzy samorządowej. Ale pan burmistrz przychodzi do pana starosty i mówi, potrzebuje to i to, a pan starosta mówi, panie burmistrzu, dostałem tutaj list z Warszawy, czy tam jeszcze od tego, to i to w tym roku wam się nie należy, chociażby, no nie, ale mamy potrzeby, bo mamy, jest rozłożone tak i nie, w przyszłym roku proszę pisać. To było za bardzo wygodne i myślę, że nikt tego nie oczekuje nawet i nikt samorządowców, ani nie chyba z ja przesadzam, centralnej ale... nie chce tego modelu centralistycznego, jaki kiedyś był, czy kiedy nominację dostał naczelnik Miasta i gminy został powoływany na władcę i on funkcjonował, dokąd się nie znudził. W wojewodzie czy partii, która w jakiś sposób rządziła, była wtedy jedna partia. I myślę, że do tego powrotu nie ma. Jest. Natomiast to, że przychodzą ludzie różni do naszych biur senatorskich, też przychodzą różne osoby, które zgłaszają też uwagi, problemy, też są w jakiś sposób roszczeniowi, ale ja z tym się ludziom się nie dziwię. Przychodzą i zgłaszają problemy, bo mają swoje oczekiwania. Nie, bo ludzie mówią, nam jest wszystko jedno, czy Kuba, czy Wojtek na tym terenie tym lokalnym. Niech będzie to załatwione, niech będzie porządek w tej szkole, niech ten szpital będzie, tak nie nas mówią, w takiej desperacji. Już... Ale to jest to przejaw to, czego w tej chwili opozycja nam zarzuca, że nie ma demokracji. Właśnie tu się przejawia demokracja, że obywatel może przyjść, wyrazić swój pogląd, wyrazić swoje oczekiwania i oczekiwać również załatwienia tej sprawy, czy wyjaśnienia tej sprawy, do którą przyszedł. To jest właśnie postawa obywatelska. Senator mówi, aktywizacja i liderzy jak się boją. I powiem wprost, doświadczenia, kiedy pracowałem jeszcze w gminie jako urzędnik zajmujący się rolnictwem, kiedy podejmowałem działania i co władza złego robiła? Po pierwsze, pozbawiała nas narzędzi współdziałania z mieszkańcami. To były narzędzia. Następnym elementem, i to jeszcze Kuroniowi mówiłem, jeszcze świętej pamięci jemu, jak był ministrem. Dlaczego zabierasz możliwość zarządzania samorządem? Przykład. Jako organizujący prace publiczne na terenie gminy, mogłem zatrudnić pracowników, takich jak uważałem za stosownych, wybierając z listy z Urzędu Pracy. Samorząd został pozbawiony możliwości wglądu, kto jest bezrobotnym. Ja mogłem to przejrzeć jeszcze wcześniej i wybrać tych, którzy naprawdę są bezrobotni, udający bezrobotni i zatrudnić, a nie dawać pomoc społeczną. Dzisiaj tego nie można, jest tajemnica, nie wolno nic z tego zrobić. Samorząd nie ma prawa wglądu gminy do danych, które się znajdują w tym. Następny element. Robiłem wiele działań, żeby zatrudnić ludzi na rowach melioracyjnych. Przyszło następne zarządzenie, które mówi tak. Wzięłeś dotację publiczną, już z państwową, nie możesz zatrudnić z urzędu pracownika, bo jest druga pomoc publiczna. To ja się pytam, oni mają siedzieć, brać pieniądze lub być w ogóle będą, płacimy im wszystkie inne tego rzeczy, a my jako samorządowcy nie możemy skorzystać z dobrego zarządzania, żeby tych ludzi zatrudnić i wykonywać prace publiczne. No ja przepraszam,
Uważam, że wiele rzeczy jest do zrobienia takich drobnych, gdzie można inicjatywę samorządów łączyć. I to są pewne elementy, które pokazują, jak można zepsuć. Zobaczymy, co lud na to, nasi słuchacze. Nie wiem, czy z południa, czy z północy zobaczymy. Drodzy Państwo, za chwileczkę zapraszamy już na naszą antenę. 56 657 0011, 56 657 0012, 56 657 0013, 56 657 0014. Polska samorządowa szansą. Mamy nadzieję na dalszy rozwój Polski. Po oddechu muzycznym zapraszamy. Pięknie. Także podstawa ruszenia. Nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polską nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polską nad katyńskim lasem, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Dzwony i gdzie brzozy drżą, gdy pamięć wraca jak spłoszona sarna i gdzie się ptaki zmieniają w anioły, gdy okrywa nocy chusta czarna. Zaszum nam Polską chorą. I mamy telefon, słyszę. Bardzo prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Danuta z północnej Polski. Jestem starostą. O, witamy panią Danutę. Czyli tutaj po koleżeńsku pan starosta rzeszowski. No właśnie z wielkim zdumieniem słuchałam mojego kolegi starosty, tylko dlatego, że jestem pod wrażeniem jeszcze ostatniego zjazdu starostów na Jasnej Górze, które odbyło się w poniedziałek. I tam nie było nic innego, jak tylko najazd polityczny na rząd, więc w tym momencie pytanie, czy starostowie są apolityczni. Stwierdzam, że nie i powiem to po stokroć, tylko dlatego, że nikt się nie bał Jasnej Góry i pan Kamysz czuł się jak ryba w wodzie pod tytułem wyjdźcie na ulicę, weźcie swoje rodziny, weźcie radnych, protestujcie przeciwko temu, co się dzieje.
nie było mojej zgody i absolutnie źle się czułam jako starosta w tym towarzystwie, więc uważam, że mimo wszystko są powiaty upolitycznione. Sama doświadczam na żywo, dowody mam na to papierowe pod tytułem, jeżeli jestem starostą i nie jestem z tej opcji politycznej, która by komuś pasowała, no to w tym momencie nie mam szans na dotacje i nie mam realizowanych wielu zadań. Więc ta symbioza, która jest w Rzeszowie, ja bardzo gratuluję i podziwiam, że tak to się wszystko poukładało, aczkolwiek uważam, że mimo wszystko jest to struktura polityczna i niepotrzebna. Tylko dlatego powiem jedną rzecz. Pieniędzy do podziału tak naprawdę na zadania publiczne jest niewiele. Większość jest, mimo wszystko są to pieniądze naznaczone, na które my większego wpływu nie mamy. A z kolei, to uczciwie powiem, na przykładzie swojego powiatu, to jest po prostu handel. Na zasadzie takiej, temu miastu coś pomogę, bo tam jest mój kolega, temu miastu nie pomogę. I tak dotychczas w moim powiecie rządzono. Do tego przyzwyczajono też moich radnych i po prostu wszystko to jest kwestią ceny, a nie dobra jakiegoś publicznego. Dlatego ja będę orędownikiem takiego rozwiązania, który by mówił o tym, rozwiązać powiat. Wielokrotnie też zgłaszałam taką inicjatywę uchwałodawczą, żeby powiaty, jeżeli mają rządzić politycznie, nie na dobra mieszkańców, powinny się rozwiązać. Szczególnie, że najważniejszy problem powiatu już w tej chwili stanie się zadaniem państwa, czyli szpitale, tak? To, co najbardziej nas dzieliło. Ale po tym, co obejrzałam w poniedziałek na Jasnej Górze, mówię, że nie. Takim powiatom nie i taki styl rządzenia absolutnie nie. To, co powiedział pan Kamysz, to, co powiedział pan Simoniak na Jasnej Górze, to wyklucza absolutnie samorządy w takim układzie. Czyli pani Danuto, można powiedzieć, że co, przebrał się diabeł w ornat i dzwoni na mszę ogonem, czyli wchodzi w te relacje tam, gdzie nie powinien, bo cóż czas pan Kamysz ma tam do roboty, jak nie jest ani ministrem, ani jest tylko liderem partii. To po pierwsze, a po drugie to w tym momencie ta taka atmosfera, która została wytworzona pod tytułem my starostowie, wyjdźmy na ulicę, weźmy swoich radnych, weźmy urzędników i zaprotestujmy przeciwko temu, co się w kraju dzieje. Nie oceniamy tego, co się naprawdę dzieje, czy się źle dzieje, czy dobrze. W mojej ocenie się dzieje dobrze. Jeżeli są zmiany, to później je oceńmy, czy one zafunkcjonowały, czy nie. A niedopuszczenie do zmian tylko dlatego, że ja z góry zakładam, że to po prostu już będzie złe, no to jest góry. Oczywiście, pani Danuto, ja się zgadzam, bo to jest poczucie, ostatni bastion, jaki nam został jeszcze, to jest Polska samorządowa. Musimy tam wszystko zrobić, żeby albo go podpalić, wysadzić, albo on nas znów, prawda, wypcha do góry. Dziękuję pani Danuto, pozdrawiamy serdecznie tutaj kolega, że tak powiem, po... Bardzo serdecznie pozdrawiam koleżankę starostę. Dziękuję za ten głos, tylko troszeczkę go sprostuję. Więc po pierwsze, zawsze powtarzałem jedną rzecz. Jasna Góra ponad 600 lat, powiaty 18 rok. I był czas na to, i to zawsze na spotkaniach formacyjnych, na zarządzie, jako przedstawiciel komisji rewizyjnej mówiłem, proszę wybrać taki moment, chwilę, gdy wejdzie ustawa, która będzie nakładać na nas obowiązki w szerokim zakresie, a nie wskazywać środków i źródeł pozyskania tych środków, to proszę bardzo, starostowie, radni, przewodniczący rady, umawiamy się, jedziemy do pana premiera, do marszałka Sejmu i mówimy, bardzo przepraszamy, ale my tej ustawy nie przejmujemy do realizacji, bo nie mamy wskazanych środków. A przejmowanie takich ustaw bez możliwości finansowej jest jednoznaczne, że realizacja tych ustaw będzie niezadowalająca i nie ma możliwości, żeby mieszkaniec też z tego był zadowolony. Ale i ten, to podkreślam, zgadzam się całkowicie. Rzeczywiście, Republika Kolesi dalej istnieje w tych niektórych miejscach. Mamy teraz telefon jeszcze, zdaje się, od ojca dyrektora, którego witamy na antenie. Halo, halo. Teraz i zawsze. Boże, oglądam telewizji. Nie wiem, jakiś taki pogłos jest, nie wiem, czy uważam, jak dobrze. Tak, troszeczkę jest taki, ojcze, dziwny głos. No, dziwny głos.
każdym razie, no może jeszcze raz zadzwonię, niemożliwe. Dobrze, bo będzie dalsze, że lepsze połączenie, bo troszeczkę jest jakiś taki zgrzyt, w sensie nie zgrzyt na antenie, tylko słuchalności, ale pani powiedziała o tej Republice, to naprawdę to jest problem, panie starosta. I z tym się zgadzam, tylko że no nie ma... Sami ludzie wybierani dziwnie tak samo, kadencja po kadencji, nie wiem, no... Wiadomo, o co chodzi. Mamy też rzeczywiście takie sygnały dosyć często skomplikowane, gdyż nadmiar polityki w samorządzie prowadzi do pewnych skrajności. Ja pamiętam, że były dożynki w jednym z powiatów województwa podkarpackiego, z mojego okręgu wyborczego. Pamiętam, przyjechał pan europoseł Wojciechowski, wiceprzewodniczący komisji do spraw rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Chciał zabrać głos. I starosta związany z Polskim Stronnictwem Ludowym no, nie pozwolił mu tego głosu zabrać. Nie pozwolił mu powiedzieć o rzeczywistych problemach, którymi boryka się Unia Europejska, które występują w Polsce. To pokazuje wyraźnie, że pan Kosiniak-Kamysz pomylił rzeczywiście miejsca wieców politycznych Polskiego Stronnictwa Ludowego z Jasną Górą a podburzanie ich i w jakiś sposób zachęcanie do protestu przeciwko rządowi, no to jest sytuacja, no, trudno powiedzieć nawet kuriozalna, tylko niedopuszczalna. Kiedy mówimy o rozwoju Polski i że samorządy są częścią tej Polski. My jako parlamentarzy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby rozmawiać z samorządami o problemach, aby te problemy samorządów przenosić na szczebel krajowy, parlamentarny, czy do Sejmu, czy do Senatu. My jesteśmy zobowiązani do tego, aby te tematy, o tych tematach mówić na komisji, na komisjach w Sejmie, w Senacie, ale nie jesteśmy zobowiązani, wręcz to jest dziwne, kiedy ktoś zachęca samorządowców do tego, aby protestowali. Ale panie starosto, wójt, burmistrz nie ma obowiązku być apolityczny. Oczywiście, bo ma swoje prawo, że mieć jakąś taką, prawdę, poparcie, być za kimś. Natomiast źle jest, jak mówi Józek, Władek, Franek, jesteśmy razem, ja ci to załatwię, to ci zaklepię, to idziemy, prawda? Z innych gmin i tak dalej. To jest niedobre, bo tak to niech on będzie, no powiedzmy. Tylko niech powie jasno. Ja jestem z PSL-u, daję tą koniczynkę na tym karcie przedwyborczej. Każdy wie, kogo wybiera, prawda? A nie tak, że nagle... A polityczny, niewinny, nie wiadomo skąd, a potem, prawda, łączą się w jakieś takie te gromady i widać, że... Ale bycie w partii nie jest niczym złym, nie uważam. Niczym, nie, no, także tutaj kwestia tego, jakie kto ma do tego, właśnie kwestia demokracji, jakie kto ma do tego podejście. Tylko jak to wykorzystuje potem. I jak to wykorzystuje. Jest to kwestia czystej, żywej uczciwości każdego człowieka. Ja tego nie postrzegam absolutnie jako jakieś negatywne zjawisko. Tą właśnie przynależność do partii i później pod szyldem tej partii występowanie w wyborach. Jeżeli ktoś uczciwie się do tego przyznaje identyfikuje się z określoną ideą. Ludzie wybiorą społeczeństwa, potem przykład takiego starosta, nie tak, że nie powie do końca, potem nagle się wyjawia i jakiś burmistrz mówi, no słuchaj, nie da nic załatwić, bo on jest czerwony. To już jest nieuczciwe na samym początku. Albo on tak jest naprawdę. Współpraca w samorządach, ona, jeśli chodzi o powiat rzeszowski, jest sformalizowana. Czyli mamy konwent wójtów burmistrzów. Po wyborach spotykamy się, wybieramy szefa konwentu i uzgadniamy. I to jest dla mnie jakaś taka już kilkukrotna po prostu sytuacja, bo jestem mam przyjemność być czwartą kadencję starostą powiatu. I uzgadniam, gratuluję wszystkim wybranym i mówię, zaczynamy pracę merytoryczną, jestem do dyspozycji. Ja chcę z wszystkimi współpracować. Was wybrali przedstawiciele, społeczeństwo, wy ich reprezentujecie. I musicie mieć świadomość, że to nie jest praca, tylko służba tym mieszkańcom. Ja jestem do waszej dyspozycji, ja deklaruję dobrą współpracę, bo mnie zależy na końcowym efekcie, który będzie pozytywnie odebrany przez mieszkańców waszych gmin, a także mieszkańców mojego powiatu. No tak, no. Dla przykładu, to co wcześniej żeśmy mówili, jeśli chodzi o problemy takie dyskusji, więc nie zdarzyło mi się, żebym z obawy nie przyjął petenta. Obojętnie z jakimi roszczeniami, bo to jest mój obowiązek. Kwestia jest tylko umiejętności przekazania moich możliwości, co jest w moich kompetencjach, co ja mogę zrobić, a czego nie mogę zrobić. I sposób tego, sposób rozmowy z tym petentem. Dlatego, że w większości on wychodzi, mając świadomość, że to jest niemożliwe przeze mnie do załatwienia, nie do końca zadowolony, ale usatysfakcjonowany, że został przyjęty, porozmawiał, miał możliwość po prostu przedstawienia swojego problemu. A to jest też bardzo ważna rzecz. Dlatego, że niektóre problemy, z którymi ludzie przychodzą, one mają kilkadziesiąt lat. One mają podłoże jeszcze z lat 70., 60. i to są problemy, które jako
przedstawiciel samorządowy, starosta, nie jestem w stanie załatwić. No, ale jest. Mamy ponownie jeszcze dyrektora na linii, bardzo prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze, teraz dobrze. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że są ludzie z Rzeszowa, z Rzeszowszczyzny, południe Polski, podkarpackie, Rzeszów, Przemyśl, tamte wszystkie strony. Tak, południe Polski i powiedziałbym niekoniecznie, nie powiedziałbym Kraków, chociaż to jest też południe, ale właśnie ta Rzeszowszczyzna, Przemyskie, później ściana wschodnia, to jest ściana bardziej patriotyczna i również wierząca, bardziej wierząca, katolicka, bo wiara może być różna, ale katolicka i to jest też wpływ na ludzi. I jak tak zauważyłem, obserwuję rzeczywistość od iluś lat, a szczególnie od tego momentu, szczególnie może przedtem też, ale tak bardzo szczególnie od momentu, gdy powstawało Radio Maryja. Tak obserwowałem to wszystko, co się dzieje w Polsce i widziałem, jak te części Polski były dyskryminowane przez Warszawę, przez rządzących. No to już szczyt był, gdy była Platforma i PSL. Pamiętam, jak wam odebrali te środki na zbiorniki na przykład retencyjne. To było chyba 500 000 000 złotych, jeżeli dobrze pamiętam. Pamiętam, jak co mówił mi pan wicepremier Przemysław Gosiewski, czy pani minister, no w tym momencie, też zginęła biedna. Gęsicka. Tak, pani Grażyna Gęsicka. O tym mówili. I właśnie i zaraz, jak się zmieniły rządy w 2007 roku, wam odebrali to. To jest wyraźne dyskryminowanie i to idzie, to jest światowe, to dyskryminowanie katolików. To jest to lewactwo, inaczej ubrane niż w czasach powiedzmy Stalina, Bieruta, czy nawet Gomułki, czy w Polsce tam następni, czy tam Breżniew i tak dalej. To jest to inaczej ubrane i to jest światowe w tej chwili. To jest potężna ideologia w rękach inżynierów świata. Ja bym powiedział też w rękach koncernów. Nie wiem, czy państwo się zgodzicie ze mną, ale tak obserwuję, to mówię, to bardzo często rządy nie rządzą. Są uzależnione od koncernów wielkich. Te potężne koncerny rządzą, ustawiają, co ma być w Afryce, co ma być w Ameryce, czy to łacińskiej, czy w takich krajach jak Polska, czy Węgry, czy inne. Ale w ogóle w sumie koncerny. I tutaj też, i te koncerny są też w rękach, powiedziałbym, tych wrogów Kościoła, nie oszukujmy się. Wystarczy, jak poczytam troszeczkę, nawet w naszym dzienniku w niedzielę, chyba to było w sobotę niedzielne, o gender, o tym, co się dzieje. No warto czytać takie sprawy, warto czytać i nawet jak dłuższy artykuł jest, to się wtedy dowiemy. To jest jedno. No i wy jesteście jakoś jeszcze inni i wschód Polski. To jest najbardziej wierząca część Polski też i najbardziej polska. Jak pamiętam, przed iluś laty, gdy się jechało przez wasze tereny, to widać było jeszcze biedę. Było widać biedę, a później się to podnosiło. Jak się teraz jedzie przez wasze strony, to są przepięknie zadbane domy. Te działki, ogródki. Nawet jak się zjedzie z tej głównej drogi i tymi dróżkami, nieraz bardzo, bardzo złymi, jak się jedzie, to co prywatne, pięknie zadbane. A dlaczego? Ludzie ciężko pracowali. Pracowali w Polsce, wyjeżdżali za chlebem. W Ameryce zobaczyliśmy, jak tam właśnie te kluby polskie, właśnie rzeszowiacy czy inne, prawda, ale z tamtych stron, jak oni się trzymali, ile tam Polaków, jak oni harowali, ciężko pracowali, oszczędzali i do Polski słali tę pomoc. I widać tą gospodarność. Co widzę, jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, to widzę, jest problem sumień w Polsce. Sumienia. I to jest problem w tej chwili w Polsce.
to jest problem. No i ci ludzie, którzy niszczą Polskę, oni mają inaczej ukształtowane sumienia. Gdy teraz patrzę na przykład w to, co się dzieje w związku z Unią Europejską, w związku z sądownictwem w Polsce, z tymi korupcjami, jak tamci się trzymają razem, są solidarni i mają do dyspozycji ileś mediów. Szkoda tylko, że nawet przy tych rządach poszczególni, jacyś powiedziałbym, decydenci, nie wszyscy, ale wielu jeszcze, niezależnie od tego, co mówi pani premier, oni wspierają te media lewackie. Jak ile dają im na reklamy? To są grube miliony. Dalej to jest. Co bym powiedział? Obserwujmy. I to powinni obserwować ludzie, w terenie ludzie, patrzeć, jakie owoce przynoszą ci decydenci przeróżni. To jest przeróżni decydenci. To nie tylko posłowie, senatorowie, czy jakiś tam wojewoda, czy starosta, czy ktoś. To też, ale wszystkich innych. W tych spółkach, spółeczkach, tych państwowych, jak się układają, czy uczciwie to jest, czy jest korupcja. Niech ludzie to widzą. To jest problem sumień. 10 przykazań zachowania. Przykazania nie kradnij. Nie kradnij. My jesteśmy zepsuci przez komunizm. Nasze sumienia zostały zepsute. Za komunistów tak było, że wy nam pozwólcie, jak mówił ksiądz biskup Frankowski, mówił, wy nam pozwólcie, mówili ci władze mający na wielkie oszustwa, kradzieże, a my wam pozwolimy na małe. Czy odwrotnie, my wam pozwolimy na małe, a wy nam na wielkie. I tak tak się wypaczamy sumienia. To trzeba pokoleń wychowania. I tu jest gdzieś wiara też. Wiara też nam pomaga jakoś kształtować to życie społeczne. Wiara to jest budowanie Królestwa Niebieskiego już na ziemi i w niebie, a więc Królestwo Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości, Pokoju. Wszystko to jest. A to musi być człowiek. I tylko życzę Państwu, żebyście się nie zniechęcali. Nie zniechęcali. Jeszcze jest jeden problem. Jak tak obserwuję, rozmawiałem chyba 2 tygodnie temu z panem profesorem Cęckiewiczem i opowiadał, pytałem się, jak to tam idzie to wszystko. Tam nie ma łatwego zadania. I on mi mówi, proszę ojca, w Gdańsku było w tych zbiorach, tych służb jakichś tam, były teczki na 63 tysiące współpracowników. Mówi, w latach 89, 91, 92 spalili, zniszczyli teczki tak dużo, że w tej chwili mamy tylko 800. A więc, kochani, gdzie jest tych, powiedzmy, że wiadomo 800. A gdzie jest tych ponad 62 tysiące? Oni są w terenie. To jest państwo w państwie. Oni się organizują. Oni będą atakowali cały czas. Oni mają do dyspozycji media. Oni mają do dyspozycji potężne spółki. Zobaczcie, ci najwięcej mający ogromne pieniądze, wielomiliardowe pieniądze, ci właściciele przeróżnych prawda, spółek, takie są też. Skąd oni mają takie pieniądze? On by zarobił w swoim życiu takie pieniądze. A więc jakieś służby. To wszystko było wysterowane na taki czas. I to jest bardzo trudny czas w Polsce. Dlatego naród powinien wiedzieć, i będą wybory, wybierać dobrze, nie dlatego, że ktoś ładnie mówi, zapamiętać, mieć pamięć. Czy te resortowe dzieci, czy tamte służby jeszcze, ludzie z tamtych służb, ale ich dzieci, ich wnuki, przecież to wszystko doczerpali te profity. Powiedziałbym, to był taki rak na organizmie Polski. I on dalej jest. To długo będzie trwało to wychodzenie. Ale wy nie zniechęcajcie się na południu Polski. Polska czeka
na dobre przykłady. Żebyście się tylko nie dali skazić tym złem idącym z różnych stron, bo to też jest zaraźliwe. To widać po tych u was te układy, te partie, no przecież to jest obrzydliwe, jak oni kłamią, ten PSL, ci Platforma, czy ta Nowoczesna. Boże, jak to kłamie. Jak to kłamie. I pamiętać ich. Pamiętać ich. To, że oni przy kościele są i mizdrzą się, no to tak. Ja pamiętam różne spotkania mieliśmy i pamiętam, jak mnie wołali do stołu razem z takim jakimś z PSL-u, szefem takim. Ja przepraszam, mówię, ja nie rozmawiam z oszustami. No. Nic mi nie zrobili. No, ale w każdym razie to wszystko, to są trudne sprawy. To są światowe sprawy i do nas to też przychodzi i są ci współpracownicy tego zła. To są te finansjery światowe, koncerny i tak dalej. I tu jest też walka i z Panem Bogiem, bo to jest światowe. Pamiętam, jak ksiądz biskup Edward Frankowski o tym mówił, gdy byliśmy pierwszy raz czy drugi raz w Stanach Zjednoczonych, gdy mówił w kazaniach tak jasno do Polaków, Polacy wstawali na stojąco, oklaski były. Mówił całą prawdę i to, co nas czeka. To wiecie, co było? To później znalazły się takie siły, tego nigdy nie mówiłem, że zabronili księdzu Frankowskiemu wyjeżdżać. Te siły spowodowały, żeby się nie spotykał z Polonią. To są, oni mają długie ręce, ale tym się nie należy przejmować, robić swoje, mądrze, roztropnie, ale iść do przodu cały czas. Życzę tego i życzę siły, alleluja, do przodu. Ja was oglądam w telewizji, nie mam możliwości innej, jestem dość daleko i też obserwuję, jak ludzie żyją. Jak to wszystko się rozwija. Nie trzeba tylko patrzeć z perspektywy własnego podwórka, tylko szerzej, mieć spojrzenie szerokie, jak to się w świecie dokonuje. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ojciec dyrektor Radia Maryja był teraz naszym gościem. No już powoli chcę podsumowywać nasz program, bo przechodzimy do 21.30. Natomiast jeszcze to, co ci dyrektor mówił, tu wielka uwaga, żeby zachować to, co czyni naszą tożsamość jako Polaków, ludzi religijnych, katolików. Wtedy nie boimy się o to, że ta pałeczka będzie przekazana pokoleniom młodszym, bo przecież myśmy z tego wyrośli. Ale mam jeszcze pytanie do pana tutaj starosty, bo też takie głosy dochodziły, że pan też jakoś trochę zapłacił za tą swoją, że tak powiem, uczciwość jakimiś problemami, kłopotami, prawda, jakimś oczernianiem, może chociaż w dwóch słowach. Jeśli można. Na pewno tak. Trzeba mieć zawsze świadomość, że jeśli się jest stanowczym, jeśli po prostu ma się swoje zdanie, jeśli pewne rzeczy się traktuje z taką odpowiedzialnością, tym bardziej to, co wcześniej było powiedziane, że te 8 lat rządów to była trochę konsekwencja i patrzenie bardzo takim wzrokiem niechętnym na powiat rzeszowski, który, tak jak powiedziałem wcześniej, jest rządzony od początku przez siły prawicowe, przez w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość. Więc media wykreowały na podstawie jakichś tam fałszywych doniesień, że starosta rzeszowski jest plątany w jakąś aferę, przejmowanie łapówek, inne rzeczy. Dzisiaj i chciano pana zniszczyć jako osobę publiczną. Na pewno był to cel, dlatego że ten samorząd bardzo mocno zawadzał. No, miasto Rzeszów jest prowadzone niestety przez inne ugrupowania, inne siły. Myśmy otaczali jako powiat miasto Rzeszów. Wokoło też bardzo dużo samorządów było prowadzonych przez ugrupowania rządzące, czyli PO, PSL. I to był taki trudny okres dla mnie, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że mam dokument, który potwierdza, iż prokuratura stwierdziła, iż nie było podstaw do rozpoczęcia w ogóle postępowania. Umorzyła na etapie rozpoznawania po prostu, że były to materiały niegodne uwagi po prostu. Trzeba pana uciszyć. W ten sposób, że pan się wycofał na pewno z życia. Na pewno tak, ale poprzez pryzmat mojego doświadczenia iluś tam lat na pewno nigdy się na takie rzeczy nie zgodzę i zastraszenie dla mnie jest niemożliwe. Natomiast ta zasada ojca dyrektora z oszustami nie rozmawiam. Tak samo myślę, że pan od tej pory, pan starosta, ma też tą dewizę w swoim życiu. Drodzy państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Głos oddajemy. Właśnie, tak? Bo właściwie to trudno budować jakąkolwiek pozycję swoją, prawda, na tym, że dyskredytuje się drugą osobę. A tutaj był taki ewidentny przykład. Zresztą to się przekłada na nasze codzienne życie też, prawda, czy to
zawodowe osobiste, czy osobiste, to jednak... No, ale to świadczy, jakie metody, takie metody, prawda? Zdecydowanie. Taki Cyryl. Ojciec dyrektor powiedział właśnie o tym niszczeniu teczek po rozmowie z panem profesorem Cęckiewiczem, gdzie 800 zostało, kilkadziesiąt tysięcy... 62 tysiące zginęło, zostało zlikwidowanych. Panowie zostali. Pytanie takie ojca dyrektora, gdzie oni są? Oni są między nami. Oni są też również w partiach prawicowych, podejrzewam. Oni są praktycznie wśród nas. I problem polega na tym, że dlatego tak się trudno żyje. Ja nie wiem, tu w studiu, ale na pewno tym akcentem dosyć poważnym, spotykamy się... w swoim otoczeniu, o to mi chodziło. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo. Spotykamy się po 21:30 na drugiej części naszych rozmów w Radiu Maryja. Serdecznie dziękuję za tę obecność i dziękujemy naszym telewidzom i słuchaczom za to, że byliście razem z nami. Zapraszamy Państwa na kontynuację tego ważnego tematu w Radiu Maryja o 21:30, mówiąc do zobaczenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże.